Zburzone morze. Taka zabawa z dzieciakami często. Masz tylko kilka sekund na próbę odpowiedzi. Oczywiście kiedyś im to opowiedziałem. Niektórzy pamiętali, niektórzy zapomnieli. I nagle wychodzi jedno oki i mówi: jak mi nie odpowiesz, to zginiesz w tych odmętach. Kto to? O poranku na czterech, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech. I często dzieci krzyczały: człowiek! A człowiek? No właśnie. Takie słowo pokora. Co myślisz? Co czujesz? U nas na Śląsku Cieszyńskim czuć to znaczy rozumieć. Mówię do ciebie, a ty nic nie czujesz. Nie znaczy nie łapiesz zapachów, tylko nic nie rozumiesz. No właśnie, jak czujemy? Jak czujemy słowo, że jestem, a w tym, że jestem, że mogę prawie wszystko, że się bawię niekiedy prawie, że w super Pana Boga, a niekiedy muszę się zgiąć i powiedzieć mea culpa, no przepraszam, no tak się złożyło. Posłuchaj. Dziecko często wie, że kiedy było malutkie, to nawet na fotografiach mu pokazują, że było na czterech. A już goni jako 10-12 lat. I trzeba go przygotować do tego, żeby tą trzecią nogę mógł obok tych swoich dwóch. I tu się zaczyna dopiero początek pokory. Posłuchaj, 12 marca, kiedy jeszcze dookoła śnieg, gruda zamarznięta, jeszcze ptak nie śpiewa. Jeszcze wszystko jest jakoś zamknięte. A oni idą od domu do domu i śpiewają taką pieśń. Gregorkami ich nazywają, bo to na świętego Grzegorza, według starego kalendarza. Kto swe dziadki miłuje, a wiedzie ich dobremu, poślij syny do szkoły, niech się uczą ku temu. Ponaprzód Boga poznać, stworzyciela swego, we wierze wyuczyć ich, Chrysta Pana naszego, jakiż użytek będzie, gdy wiary nie będzie. Wiara, łaska, nadzieja, zbawienia przyspiesza. Przed to wyrodzić, co wie, dowejcie ten użytek. Dejcie syny do szkoły, póki je młodzieniec. A na papier też dejcie, a z nich się nie śmiejcie. Woli grosza albo dwóch, pewnie też nie zbiedniecie. Będą też za was prosić Chrysta Pana naszego, by was raczył przyłączyć do Królestwa Bożego. Szli od domu do domu i nieśli zapowiedź wiosny na przełomie zimy i wiosny. Jak czujesz swoją wiosnę? Jor, Jaromir, Jarosław, Jarka, małe cielątko, małe koźlątko, baranek to Jarka, Jarzyna, wiosenna roślina, Jura. Hej, z granicy słowiacki, powiadają
Już się jarzy. To znaczy już wiosiennieje. Widzisz? Zapomniane. Odłożone. A jednak istniejące. A czemu tego nie wywołać? W ten sposób, skoro jest. Widzisz to w pączku. Widzisz już to w kolorze. I widzisz już to wiosieniejącą łąką. No właśnie. Czujesz, rozumiesz i słyszysz. To jest to. Na jor idzie, hej na jarzy, niech się darzy. Święto Agnieszka wypuściła z kowronka z mieszka, na jor idzie, hej na jarzy. Na Macieja to nadzieja, zorko do ziemi, niech się zieleni na Grzegorza, śnieg do morza. Na jor idzie, na jor idzie, hej na jarzy, niech się darzy. Co to jest? Wiosiennejesz, a lat ci przybywa. Musisz chwycić tą trzecią nogę. Czy dopiero się uczysz pokory? Czy dopiero się uczysz złamania? Pomyśl, w Ogrójcu ty też masz za sobą nie jeden wieczorny moment zwątpienia. Oddal to ode mnie. Boże, ja się tego boję. Daj mi siły, żebym mógł powiedzieć, bądź wola Twoja. Słuchaj, pierwszy raz, mając 81 lat, tu przy tym stole zestawiam, bądź wola Twoja, poprzez Twoją łaskę, bo sam nie dam rady. Boję się tego, jako zwykły człowiek, ale mam nadzieję w tym Twoim opisie na jor idzie, bo Ty jesteś wiosną, Ty jesteś tym woskresienia, tym zmartwychwstawaniem.